Ciężkie uzbrojenie dla Ukrainy. Pomoc przekaże europejski kraj. Holandia przekaże Ukrainie ciężkie uzbrojenie. Holandia przekaże Ukrainie ciężkie uzbrojenie. O podjęciu decyzji tej sprawie poinformował we wtorek premier Mark Rutte. Wcześniej odbył rozmowę z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Holandia przekaże Ukrainie ciężkie uzbrojenie, z pojazdami opancerzonymi włącznie, napisał na Twitterze Rutte po rozmowie telefonicznej z Zełenskim. W rozmowie z ukraińskim przywódcą uczestniczyła także minister obrony Holandii Kajsa Ollongren. Premier wyraził poparcie dla Ukrainy w obliczu nowej rosyjskiej ofensywy. Wraz z sojusznikami pracujemy nad dostawą dodatkowego, cięższego sprzętu, napisał szef holenderskiego rządu. Tego samego dnia Rosja wydaliła 15 holenderskich i 21 belgijskich dyplomatów w odpowiedzi na podobne działania Hagi i Brukseli wobec dyplomatów rosyjskich. Bitwa o Donbas. Rosyjskie siły najeźdźców rozpoczęły bitwę o Donbas, do której od dawna się szykują, ale Ukraina będzie się bronić, powiedział w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wieczornego wystąpienia wideo, relacjonuje Ukrinform. Można teraz stwierdzić, że wojska rosyjskie rozpoczęły bitwę o Donbas, do której przygotowywały się od dawna. Bardzo duża część całej armii rosyjskiej jest teraz skupiona na tej ofensywie. Bez względu na to, ilu rosyjskich żołnierzy zostanie tam zawiezionych, będziemy walczyć. Będziemy się bronić. Zrobimy to codziennie. Nie oddamy niczego, co ukraińskie, a cudzego nie potrzebujemy, podkreślił prezydent. Zauważył, że na wschodzie i południu państwa ukraińskiego najeźdźcy ostatnio próbują zaatakować nieco bardziej racjonalnie niż wcześniej. Zełenski powiedział, że naciskają, szukając słabego miejsca w obronie kraju, aby uderzyć tam głównymi siłami. Podobno rosyjscy generałowie, przyzwyczajeni do nieliczenia się ze stratami, stracili już tak wielu rosyjskich żołnierzy, że nawet oni muszą być bardziej ostrożni, bo nie mają już kim atakować. Nie liczcie jednak, że to im pomoże, to tylko kwestia czasu, kiedy całe terytorium naszego państwa zostanie wyzwolone, powiedział Zełenski. Prezydent wyraził wdzięczność wszystkim ukraińskim żołnierzom, wszystkim bohaterskim miastom, które trzymają się i bronią losu całego państwa, powstrzymując siły najeźdźców. Rubiżne, Popasna, Złote, Łysyczańsk, Siewierodonieck, Kramatorsk i wszystkie inne, które są z Ukrainą przez te wszystkie lata i na zawsze, dodał prezydent.